Witam serdecznie ponownie, kontynuując czytanie książki Władimira Megra Anastazja, księga pierwsza, odcinek szósty, rozdział o tytule W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ewangelia według świętego Jana. Kiedyś na moją prośbę Anastazja zaprowadziła mnie, żebym mógł zobaczyć zwaniący cedr. O którym opowiadali jej dziadek i pradziadek. Odeszliśmy niedaleko od polany i zobaczyłam go. Blisko 40-metrowe drzewo trochę przewyższało pozostałe. Zasadnicza różnica polegała na tym, że jego korona jak gdyby świeciła, tworząc wokół siebie aureolę podobną do tych, które są malowane na obrazach wokół głów świętych. Ta aureola nie była jednorodna, lecz pulsowała. W najwyższym i punkcie tworzył się wąski promień, przechodzący w niebieski bezkres. To zjawisko zaczarowało i zauraczało. Na propozycję Anastazji przyłożyłem dłonie do pnia cedru. Usłyszałem dzwon lub potrzaskiwanie porównywalne z tym, które możemy usłyszeć, znajdując się pod linią wysokiego napięcia. Tylko to zjawisko było bardziej dźwięczne. Sama przypadkowo znalazłam sposób, jak zwrócić jego energię w kosmos, a potem rozsiać po ziemi. Widzisz korę, która w różnych miejscach jest obdarta? Zrobiła to niedźwiedzica. Z wielkim trudem zmusiłam ją, żeby mnie podniosła do pierwszej gałęzi. Wczepiłam się w jej sierść na karku. Wlokłam je i ryczała. Wlokła i ryczała. I tak do pierwszych gałęzi. Po nich dotarłam do samego wierzchołka. Siedziałam na nim dwie doby. Czego nie wymyśliłam. Głaskałam go. Krzyczałam do góry. Nic nie pomagało. Przyszli dziadek i pradziadek. Wyobrażasz sobie, co tu się działo? Stali na dole i srogo ze mną rozmawiali. Żądali, żebym zeszła na dół. Ale ja im swoje. Chciałam, żeby mi opowiedzieli, co z tym cedrem robić. Nie powiedzieli, ale czułam, że wiedzą. Dziadek jest taki przebiegły, chciał mnie oszukać, obiecując pomoc w dojściu do ładu z pewną kobietą, z którą w żaden sposób nie mogłam nawiązać kontaktu. Bardzo chciałam jej pomóc. Przedtem był niezadowolony, że tak dużo czasu na nią marnuje, a nie zajmuje się innymi sprawami. Wiedziałam, że on nie może mi pomóc, ponieważ pradziadek dwa razy robił podejścia w tajemnicy przed nim i jemu też się nie udało. Potem zdenerwowany dziadek chwycił gałązkę, biegał wokół cedru, smagał powietrze i krzyczał, że jestem najbardziej bezmyślna w rodzinie. Działam nielogicznie, mądrych rad nie przyjmuję. On będzie mnie wychowywał tymi rózgami po tyłku.
chłostał przy tych słowach gałęzią powietrza. Tak wymyślił, że nawet pradziad się roześmiał. Ja też chichotałam i w tym momencie złamałam gałązkę na wierzchołku, a od niej zaczął bić blask. Wtedy usłyszałam głos pradziadka. Bardzo ważny, poważny, wymagający i jednocześnie błagający. Nie dotykaj, wnuczuś, niczego więcej. Opuszczaj się, już wszystko zrobiłaś. Posłuchałam go i opuściłam się. Pradziadek milcząco przytulił mnie do swojego drżącego z wrażenia ciała i pokazał na cedr, na którym coraz więcej gałązek zaczęło świecić. A potem wydobył się promyczek wychodzący w górę. Pradziadek tłumaczył, że gdybym wtedy na górze dotknęła promienia wychodzącego ze złamanej gałązki, mój mózg pękłby, ponieważ w tym promieniu jest bardzo dużo energii i informacji. Właśnie w taki sposób zginęli moi rodzice, tata i mama. Anastazja milczała przez jakiś czas. Potem kontynuowała swoją opowieść. Rodzice zauważyli taki sam dzwoniący cedr, ale mama postąpiła trochę inaczej niż ja, dlatego że nie miała odpowiedniej wiedzy. Weszła na stojące obok mniejsze drzewo. Z jego konaru próbowała złapać dolną gałązkę dzwoniącego cedru, nadłamała ją przy tym i niechcący oświeciła siebie. Gałązka była skierowana w dół, promień więc wszedł w ziemię. To jest bardzo niedobre, bardzo szkodliwe, kiedy taka energia wchłania się w ziemię. Gdy przyszedł tata, zobaczył ten promień i wiszącą mamę. Jedną ręką trzymała się kurczowo, na amen, gałęzi zwykłego cedru. W drugiej ściskała złamaną gałąź dzwoniącego cedru. Tata wszystko zrozumiał. Wszedł na dzwoniący cedr. Dotarł do wierzchołka. Dziadek i pradziadek widzieli, jak łamał górne gałązki, ale one nie promieniowały, a na dole mimo to coraz bardziej zaczynało się świecić. Pradziadek mówił, że tata zdawał sobie sprawę z tego, że jeszcze chwila i już nigdy nie będzie miał możliwości zejść na dół. Promienie wychodzące do góry i pulsujące świecenie nadal się nie pojawiały i tylko coraz więcej cienkich promyków świeciło w dół. Górny promień pojawił się, kiedy tata nadłamał wielką gałąź skierowaną do góry. I chociaż ona nie świeciła, zgiął ją i skierował na siebie. Kiedy wybuchnęła, zdążył jeszcze otworzyć ręce i promień z wyprostowanej gałęzi skierował się w niebo. Następnie utworzyła się pulsująca aureola. Pradziadek mówił, że mózg taty w ostatnim momencie jego życia przyjął olbrzymi potok energii i informacji. Tata jakimś niewiarygodnym sposobem mógł oczyścić swój umysł z całej wcześniej zdobytej wiedzy. Dlatego udało mu się zyskać czas na to, żeby zdążyć przed pęknięciem mózgu, otworzyć dłonie
i skierować gałąź w górę. Anastazja pogłaskała cedr dłońmi, przytuliła się do niego policzkiem i zamarła, uśmiechając się i przysłuchując brzmieniu dzwoniącego drzewa. Anastazjo, a olej cedrowego orzecha o leczniczych cechach jest mocniejszy czy słabszy od kawałków dzwoniącego cedru? Ma taką samą siłę, pod warunkiem, że orzechy zbiera się w określonym czasie i z określonym podejściem do cedru, kiedy on sam je oddaje. Wiesz, jak to robić? Tak, wiem. Czy zdradzisz tą tajemnicę? W porządku, powiem. Musimy zmieniać światopogląd. Pytałem Anastazję, kim jest kobieta, z powodu której miała konflikt z dziadkiem. Dlaczego dotychczas nie może nawiązać z nią kontaktu i do czego ów kontakt jest jej potrzebny? Czy wiesz? Zaczęła swoją opowieść Anastazja. Jak bardzo ważne jest to, by dwie osoby łączące swoje życie miały w stosunku do siebie duchowe pragnienia? Najczęściej wszystko zaczyna się, mówiąc z przykrością, od fizjologii. Na przykład zobaczyłeś piękną panienkę i poczułeś chęć współżycia. Osobowości jej duszy jeszcze nie zauważyłeś. Często ludzie zjednują swój los ze sobą tylko na podstawie pociągu płciowego. Te emocje szybko mijają albo przenoszą się na inną osobę. I co w ten czas będzie wiązało tych ludzi? Odnaleźć człowieka bliskiego duchowo, z którym można osiągnąć prawdziwe szczęście. Nie jest wcale trudne, chociaż w waszym technokratycznym świecie istnieje dużo barier. Kobieta, z którą staram się nawiązać kontakt, mieszka w wielkim mieście. Regularnie jeździ w to samo miejsce. Przypuszczam, że do pracy. Tam albo po drodze zawsze napotyka mężczyznę bliskiego jej duszy, z którym mogłaby być rzeczywiście szczęśliwa. A najważniejsze, że z tego związku urodziłoby się dziecko, które mogłoby przynieść światu wiele dobrego. Daliby dziecku życie w takim samym porywie jak my. Ale ów mężczyzna nie ma odwagi, by porozumieć się z tą kobietą. Ona sama również jest temu winna. Wyobraź sobie, że on patrzy na jej twarz i widzi w niej wybrankę swojej duszy. A ona, gdy tylko poczuje czyjś wzrok, od razu stwarza pozory. Zaczyna grę, spódnicę swoją podciąga, jakby nieumyślnie i tak dalej. Mężczyzna w tym samym momencie zaczyna odczuwać seksualne pragnienie, choć prawie w ogóle jej nie zna. Wtedy odwraca się i idzie do innej kobiety, która jest mu przychylna i zaspokaja jego seksualne potrzeby. Chcę tej kobiecie doradzić, co powinna zrobić, ale nie umiem się do niej przebić. Jej mózg ani na mgnienie nie otwiera się dla zrozumienia informacji, bo cały czas
Pracuję tylko i wyłącznie nad bytowymi problemami. Wyobrażam sobie, kiedyś obserwowałam ją przez całą dobę. To był koszmar. Dziadek wyzwał mnie potem, że za mało pracuję z ogrodnikami i rozpraszam swoją energię. Włażę w nie swoją dziedzinę. Rano pierwszą myślą tej kobiety nie jest radość z nadchodzącego dnia, lecz to, żeby tylko coś zjeść. Denerwuje się, gdy brakuje czegoś do zjedzenia. Dalej denerwuje się, że brakuje jej czegoś, czym smarujecie się rankiem. Może kremu, może farby. Cały czas myśli o tym, jak to zdobyć. Wiecznie się spóźnia i cały czas biega, myśląc, że nie odjechał jej ten czy inny środek lokomocji. Tam, gdzie codziennie przychodzi, jej mózg w ogóle w całości jest przeładowany. Jakby to ci wytłumaczyć czymś, co z mojego punktu widzenia jest wieczną bzdurą, bo przecież jej mózg powinien uwypuklać twarz dzielnej kobiety i wykonywać funkcje jemu należne. A ona równocześnie myśli o koleżance czy znajomej i jest na nią zła. W tym samym momencie słucha, co mówią wokoło i wyobraź sobie, że robi to z dnia na dzień. I z dnia na dzień, jak zakręcona. Po powrocie do domu, kiedy widzą ludzie, ją sprawia wrażenie prawie szczęśliwej kobiety, ale wciąż myśli o farbach, ogląda odzież w sklepach. W pierwszym rzędzie taką, która podkreśliłaby jej wdzięki, bo przypuszcza, że z tego powodu zdarzy się jakiś cud. Chociaż w jej wypadku wszystko jest na odwrót. Po powrocie do domu zaczyna się zajmować sprzątaniem. Myśli, że odpoczywa, kiedy gapi się w telewizor. Grzebie się z przygotowaniem jedzenia, a najgorsze, że myśli o dobrym tylko przez chwilę. Kładzie się spać i w łóżku znowu pozostaje ze swoimi troskami. Gdyby chociaż na jedną minutkę w tym dniu odeszła od nich i pomyślała: poczekaj, Anastazjo, wytłumacz, jak ty ją widzisz, to znaczy jej wygląd zewnętrzny, odzież, to, o czym ona powinna myśleć w momencie, gdy obok znajduje się ten mężczyzna. Co powinna zrobić, żeby on w końcu odważył się do niej podejść i z nią porozmawiać? Anastazja odpowiedziała wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Ja z mojego punktu widzenia podam te najważniejsze. Sukienka nieco powyżej kolan, bez dekoltu, z jasnym kołnierzykiem, makijażu prawie nie ma, z zainteresowaniem słucha człowieka, z którym obcuje. I to wszystko? Skomentowałem, słysząc takie proste wytłumaczenie. Za tymi prostymi rzeczami bardzo dużo się kryje, powiedziała Anastazja. Żeby założyć tylko tą sukienkę, inaczej się pomalować i popatrzeć na mężczyznę z naturalnym zainteresowaniem, należy koniecznie zmienić światopogląd. Śmiertelny grzech. Powinnam powiedzieć ci, Władimirze, o warunkach, jakie powinieneś spełniać, pobierając z banku pieniądze, kiedy już jest ich dużo na twoim koncie. Mów, Anastazjo, to bardzo przyjemny temat. Odpowiedziałem jej, ale to, co usłyszałem... Osądźcie sami, co ona wymyśliła.
Żeby otrzymać z banku pieniądze, które będziesz miał na swoim koncie, musisz spełnić następujące warunki. Przede wszystkim 3 doby przed ich pobraniem nie spożywaj alkoholu. Kiedy przyjdziesz do banku, kompetentna osoba, na przykład dyrektor, wykorzystując odpowiedni sprzęt, powinna sprawdzić w obecności nie mniej niż 2 świadków, czy spełniłeś tę część warunku. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, wtedy możesz przystąpić do drugiego. Powinieneś zrobić przysiady, nie więcej niż 9, przed głównym pracownikiem banku i 2 świadkami. Kiedy dotarł do mnie sens wypowiedzianych słów, prawdziwych, bezsens, podskoczyłem i ona też wstała. Nie wierząc własnym uszom, jeszcze raz zapytałem. Wpierw mnie sprawdzą alkomatem, a następnie dodatkowo powinienem zrobić przysiady przy świadkach. Nie mniej niż 9 razy, tak? Tak, odpowiedziała Anastazja. Za każdy twój przysiad mogą wydać kwotę nie większą od 1 000 000 waszych rubli, przeliczonych na dzień dzisiejszy około $1000. Przepełniło mnie uczucie złości, wściekłości i rozczarowania. Dlaczego to powiedziałaś? Po co? Tak mi było dobrze. Uwierzyłem w ciebie. Zaczęło mi się wydawać, że masz dużo racji, że w twoich wnioskach jest logika, ale ty... Teraz jestem absolutnie pewien, że jesteś schizofreniczką, leśna idiotka i szalona. Wszystko przekreśliłaś swoją ostatnią wypowiedzią. W niej z pewnością brakuje sensu i jakiejkolwiek logiki. Nie tylko ja, ale każdy normalny człowiek to potwierdzi. Może jeszcze byś chciała, żebym w książce dodatkowo zreferował te warunki? Tak. No, to zupełnie zwariowałaś. A dla banków to może napiszesz ustawę albo wydasz przepisy? Nie. Bankowcy przeczytają książkę i każdy w taki sposób będzie z tobą postępował. Inaczej czeka ich bankructwo. O Boże, ja już 3 dzień słucham tej istoty. A może chcesz, żeby i ta odpowiedzialna osoba w obecności świadków robiła przysiady razem ze mną? Dobrze by to jej zrobiło. To przyniosłoby większą korzyść, ale ja dla nich takich rygorystycznych warunków jak dla ciebie nie ustaliłam. To znaczy, że tylko mnie w taki sposób obdarowałaś? Czy w ogóle wyobrażasz sobie, na jakie pośmiewisko mnie wystawiasz? Do tego może tylko doprowadzić miłość szalonej pustelnicy. Ale nic z tego nie wyjdzie. Żaden bank nie wyrazi zgody na obsługiwanie mnie na takich warunkach. Jakkolwiek byś modelowała tę sytuację, popatrz na nią. Rozmarzyła się, sama to przysiada, ile wejdzie. Banki wyrażą zgodę, nawet bez twojej wiedzy będą otwierać konta, ale tylko te banki, które chcą uczciwie pracować. Ludzie im uwierzą i przyjdą do nich. Anastazja nadal obstawała przy swoim. We mnie gromadziło się coraz więcej i więcej rozdrażnienia i złości. Zacząłem wyrażać się pod adresem Anastazji, delikatnie mówiąc po grubiańsku. Anastazja stała przytulona plecami do drzewa, z głową lekko pochyloną do przodu. Jedną rękę przyciskała do piersi, a drugą, podniesioną do góry, wymachiwała. Poznałem ten gest. Powtarzała go za każdym razem, kiedy uspokajała otaczającą przyrodę, żebym nie czuł strachu. I zrozumiałem, dlaczego robiła to również tym razem. Każde
Obraźliwe i grubiańskie słowo pod adresem Anastazji, jakby batem, chustało po niej, szarpało jej ciałem. Zamilkłam. Znowu usiadłem na trawie, odwróciwszy się od Anastazji. Zdecydowałem uspokoić się i pójść nad brzeg jeziora, a z nią już w ogóle nigdy nie rozmawiać. Ale kiedy usłyszałem za plecami jej głos, byłem zdziwiony. W jej tonie nie było ani urazy, ani zarzutu. Zrozum, Władimirze, że wszystko, co z człowiekiem dzieje się złego, ściąga na siebie on sam. Wtedy, gdy narusza przepisy duchowego istnienia i zrywa związki z przyrodą, ciemne siły starają się zaabsorbować jego uwagę, chwilową atrakcją technokratycznego życia. Zmuszają, aby nie myślał o nieskomplikowanych istotach, przykazaniach przedstawionych jeszcze w Biblii. I często im się to udaje. Jednym ze śmiertelnych grzechów jest pycha. Ten grzech obciąża wielu ludzi. Nie będę ci tłumaczyć wielkiej zguby tego grzechu. Jeżeli zechcesz po powrocie do domu zorientować się w tym temacie, zrozumiesz to sam. Albo dzięki pomocy światłych ludzi, którzy przyjdą do ciebie. Ale dzisiaj powiem ci tylko jedno. Ciemne siły jako przeciwieństwo jasnych sił w każdej sekundzie troszczą się o to, żeby ten grzech nie opuszczał człowieka, a pieniądze służą im do tego jako jeden z najważniejszych instrumentów. To one je wymyśliły. Pieniądze jak strefa wysokiego napięcia. Ciemne siły są dumne ze swojego wynalazku. One nawet są pewne, że są mocniejsze od jasnych, tylko dlatego, że mogły wymyślić pieniądze. Całe tysiąclecia trwa wielkie przeciwstawianie sił, a człowiek jest w jego centrum. Nie chcę, żebyś był pod wpływem tego grzechu. Rozumiem, że samo tłumaczenie nie wystarczy, bo w przeciągu tysiącleci tłumaczono to ludziom. Lecz oni nadal nie rozumieli i nie znaleźli sposobów na przeciwstawienie się temu grzechowi. Naturalnie i tobie nie udałoby się tego zrozumieć, ale ja bardzo chciałam pozbawić cię tego śmiertelnego niebezpieczeństwa, psucia ducha i wtedy wymyśliłam bezpośrednio dla ciebie taką sytuację, w której ten mechanizm ciemnych sił jak gdyby się psuje, zupełnie zmienia rytm, a nawet pracuje odwrotnie, wykorzeniając ten grzech. Dlatego one tak mocno się rozwścieczyły. W tobie zamieszkała ich złość i zacząłeś krzyczeć na mnie obelżywymi wyrazami. Chciały, żebym ja też wściekła się na ciebie, ale tego nigdy nie zrobię. Bo zrozumiałam, że wymyślona przeze mnie sytuacja trafiła w dziesiątkę. Już teraz wiem, że ich mechanizm, bezbłędnie pracujący przez tysiąclecia, można popsuć. Dzisiaj udało się to zrobić tylko dla ciebie, ale dla innych też wymyślę. Cóż w tym złego, że będziesz miał mniej pił tej alkoholowej trucizny i nie będziesz zrozumiały i przekorny? Na co się oburzyłeś, tak naprawdę? Oczywiście w tobie wzburzyła się pycha. Anastazja zamilkła. A ja się zamyśliłem. Niewiarygodne, że w takiej kosmicznej, absolutnie niestandardowej sytuacji, jak robienie przysiadów w banku, jej mózg lub coś jeszcze
zakładało na tyle głęboki sens i oczywiście teraz widzę, że w nim może być logika, należy zorientować się w tym ze spokojem. Wszelka złość do Anastazji zniknęła i odwrotnie pojawiło się uczucie winy, ale nie przepraszałem jej, tylko odwróciłem się do niej, chcąc się pogodzić. Dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Dziękuję, że jesteście.